Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś. Na początek oczywiście jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem, dziękuję za każde kliknięcie, było kilka dni przerwy po meczach reprezentacyjnych, ale już na dobre wracamy i są oczywiście gotowe kupony na dzisiaj i jest jedna taśma na weekend ode mnie, do tego sobie przejdziemy za chwilę, bo jest też oczywiście mocna promocja powitalna. Dzisiaj możesz otrzymać 250 zł w Betfanie, jeżeli Borussia Dortmund wygra swoje spotkanie z Heidenheim i o tej promocji powiem zaraz nieco więcej, bo to jest 250 zł free beta dla nowych graczy, więc każdy będzie mógł skorzystać. Jeżeli nie chcecie się słuchać bloku informacyjno-promocyjnego, skipuj sobie do kuponów, przewijaj, nie ma najmniejszego problemu. Zaczynam w ogóle informację od tego, że po pierwsze mamy konkurs u nas na Facebooku, obstawiamy.info, strona facebookowa, tak zwany fanpage, 200 zł dzisiaj rozdajemy wam. Jest konkurs, pewnie jakieś gole do typowania, albo rzuty rożne, albo faule. Wbijaj, zobacz o co chodzi, link w opisie pod filmem i oczywiście szybka druga informacja, nasza grupa na Facebooku, codziennie wrzucane typy z argumentacją, analizą, każdy może sobie to przeglądać, każdy może sobie to czytać, to jest, są treści dostępne dla was, to tak naprawdę po prostu dostępne, nie chcę mówić za darmo, no bo no nie przesadzajmy, oczywiście, że za darmo, także serdecznie zapraszam do grupy facebookowej, link też w opisie pod filmem i to jest drugi link od góry. A teraz przechodzę do promocji powitalnej w Betfanie, bo jest to całkiem ciekawy temat na dzisiaj. Betfan proponuje nowym graczom 250 zł za zwycięstwo Borussii Dortmund. Jak sobie tą promocję odebrać, zapytasz, a ja ci powiem. Pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta w Betfanie z dedykowanego pod promocję linku, linku, który masz w pierwszym komentarzu pod tym filmem, jest podpięty komentarz. Klikasz sobie w ten link, jeżeli chcesz skorzystać z promocji, masz wszystko ładnie rozpisane. Żeby skorzystać z promocji, trzeba założyć konto, zaakceptować wszystkie zgody marketingowe, uwaga, wpłacić dokładnie 25 zł, nie 30, nie 50, nie 10, dokładnie 25 i za dokładnie 25 zł grasz kupon z jednym, jakimkolwiek zdarzeniem z meczu Borussia Dortmund-Heidenheim, kurs kuponu minimum 2.0 rozliczony dzisiaj do północy, przykładowy jak zawsze w tych promocjach betfanowych, wrzucam ci teraz na ekran. No i tak naprawdę to tyle. Jeżeli Borussia wygra, to ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 250 zł free beta, więc free betem grasz jak chcesz, bez żadnych obrotów. To jest fajne we free betach. Więc założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, wpłata na dokładnie 25 zł i za dokładnie 25 zł jakikolwiek kupon z minimum jednym zdarzeniem z meczu Borussia Dortmund-Heidenheim, kurs 2.0 rozliczony do północy. Jeżeli Borussia wygra, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 250 ziko na grę, można działać. Osoby zainteresowane promocją powitalną, pierwszy komentarz pod tym filmem. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście jeszcze konkurs szybki sobie tutaj zrobimy. Kasa jest do zgarnięcia, kasa na grę w Betfanie. Takie klasyczne dwie dychy i co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy trzeba. Łapę w górę zostawić tu, pod filmem, łapę w górę. I w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Borussią Dortmund a Heidenheim. Dopisujecie swój nick gracza z Betfana albo maila, jeżeli mailem się posługujecie, proponuję w ten sposób, bo YouTube czasem te komentarze z mailami ukrywa. Komentarze do waszej dyspozycji, typujecie do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez maila na Betfan, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard do 20:30 nawet, bo o 20:30 mecz się zaczyna. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Wraca ekipa, która już nie raz, nie dwa typowała u nas na YouTubie, a na sam koniec moja taśma na weekend, robię sobie taki test, test faworytów, zaraz zobaczycie o co chodzi. Zaczynamy od kuponu Dariusza, 3 podane, 6 traf... inaczej, 6 podanych, 3 trafione, 2500 zł profitu, 1400 zł ładowane przy rozbitej stawce na tak, Lille z remisem i over 1,5 gola. Jeżeli chodzi o spotkanie Lille Saint-Étienne, no to to wiadomo, jest czwarta kolejka, to jest pojedynek ekipy, która dwa mecze wygrała i dostała łupnię od Paris Saint-Germain, oczywiście mowa tutaj o Lille. Pojedynek z ekipą, która trzy mecze zagrała, trzy mecze przegrała, 7 goli straciła, żadnego gola nie strzeliła. Saint-Étienne tragicznie zaczyna rozgrywki, nie dziwi mnie tutaj propozycja i czysto na Lille i gdzieś tam właśnie z potwórą i overem, więc tutaj po prostu pod faworyta. No i mamy tą sklejkę z meczu Borussii Dortmund i Heidenheim, overek 2,5 goli, gol w drugiej połowie i zwycięstwo BVB, czyli takie no typy, które po prostu przychodzą ci na myśl, jeżeli widzisz to spotkanie, ale jest jedno bardzo mocne ale, bo nie wiem czy niektórzy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale przed rozgrywaniem trzeciej kolejki Bundesligi Heidenheim jest liderem. Heidenheim jest liderem. 2 rozegrane mecze, 6-0 bilans w golach, 2-0 ograne St. Pauli, 4-0 ograne Augsburg. No okej, może nie najmocniejsi rywale, nie? Ale mimo wszystko. No tutaj propozycja na zwycięstwo BVB. Gol w drugiej połowie, over 2,5 goli w meczu. 2 razy 700 zł na to ładowane.
Niech leci. Dalej propozycja od Igora, który dwa razy trafiał, cztery razy typował, 1865 profitu i tu jest już grubo ładowany kupon, bo to jest prawie cały profit ładowany, 1300 zł jest ładowane na 5594. Mamy tak, dwa overy półtora, od tego sobie zacznę, bo to są takie dopychacze, no za dużo też o tych meczach nie powiemy. Dwa overy półtora w meczach drugiej ligi francuskiej, Laval z Ajaccio. Czwarta kolejka, jeżeli chodzi o bilanse goli Laval, no to w trzech meczach 2-4 bilans goli, Ajaccio 3-2, więc podobnie, nie jakoś mega underowo, ale też nie jakoś turbo overowo, over półtora tutaj jako dopychacz. I tak samo spotkanie Lorient i Red Star, też czwarta kolejka drugiej ligi francuskiej, Lorient 3-1, o wiele lepszy i najlepszy z tych czterech ekip bilans bramkowy pod overa ma ekipa Red Star, w trzech meczach 5 strzelonych, 6 straconych, więc jak na standardy drugiej ligi francuskiej, to oni na razie wychodzą przed szereg, bo to jest liga raczej underowa, dlatego na te overy półtora kursy czasem są całkiem sympatyczne. Do tego trzy overy półtora, jest jeszcze over półtora gola w meczu Betisu i Leganes AH, czyli tutaj w ogóle wycwanił się Igor. Trzy overy półtora i Zagrzeb na zwycięstwo. Jeżeli chodzi o Betis, trzy rozegrane mecze, 1-3 w golach, Leganes 4 rozegrane mecze, 3-3 w golach. Też nie są to mega overowe ekipy na razie, nie? I dopełnieniem tych overów półtora jest zwycięstwo Dynama Zagrzeb, który gra na własnym terenie z Hajdukiem. No tu już mamy szóstą kolejkę, więc jakiś lekki wyznacznik formy tych ekip mamy. Dynamo 5 meczów, 13 oczek, 4 zwycięstwa, 1 remis, 3 zwycięstwa, 2 remisy, Hajduk Split. No zdecydowanie widać różnicę w ofensywie, bo w tych 5 meczach Dynamo 13 goli strzelonych, Hajduk 7. No generalnie to jest pojedynek, Hajduk często w topie jest tej ligi chorwackiej, taki pojedynek mocnych chorwackich ekip, nie? Ze wskazaniem oczywiście na Dynamo Zagrzeb, bo Dynamo Zagrzeb w Chorwacji to jest po prostu Dynamo Zagrzeb, które często na koniec rozgrywek po prostu robi mistrza, nie? Więc tutaj 1300 na 5594, idę dalej do kuponu od Jacka. 4 razy typowane, 3 razy trafione i też jest mocno grane. Przy piątku mocne staweczki mamy. 1100 zł razy 2, czyli 2200 na kuponie i to jest jeden mecz. Wisła Kraków, Warta Poznań. Mamy propozycję na overa 2,5 goli tutaj. Over 2,5 goli patrząc na ostatnie mecze Wisły, przynajmniej w europejskich pucharach, jak najbardziej jest ok, bo patrząc na ligowe spotkania, no to oni nie są jacyś bardzo overowi, nie? 5 rozegranych meczów, 7 strzelonych goli, 6 goli straconych. Wiadomo, że były mecze przekładane ze względu na europejskie puchary. Jeżeli chodzi o Wartę Poznań, to jest w ogóle pojedynek w dole tabeli. 14 Wisła, 17 Warta Poznań. 8 meczów rozegrała Warta Poznań, strzeliła tylko 6 goli, ale straciła aż 17, więc ta kiepska defensywa faktycznie, no trochę na pewno zachęca, żeby gdzieś tutaj overka 2,5 goli załadować. Do tego jest doklejona Wisła z Podpórą, czyli zakład na to, że Wisła meczu nie przegra i zobaczymy minimum 3 gole. Tutaj może być ładny profit z tego i to może być czwarty z 5 trafionych kuponów od Jacy. Także tutaj mocno trzymamy kciuki, raz się noga podwinęła, ale oby dalej były kupony trafiane. Idziemy dalej do kuponu od Wojtasa. 6 podanych, 3 trafione, 6608, bo dobre były te trafione kupony, 6608 profitu. Mamy, słuchajcie, 900 i 950 zł. Też jest omijany dodatkowy podatek. Bardzo dobrze. Widzę, że coraz więcej osób omija ten dodatkowy podatek. Sklejka, dwa mecze. Mamy zwycięstwo Bodo. To jest raczej takie dopełnienie, żeby troszkę ten kurs podbić. Zwycięstwo Bodo, które jest po prostu totalnym faworytem w 22 kolejce norweskiej Eliteserien. Po 21 kolejkach liderują. 10 punktów przewagi nad drugim Wikingiem. To jest naprawdę już spora przewaga na półmetku rozgrywek. Mamy, słuchajcie, 21 meczów. Bodo strzeliło 49 goli i tylko 17 straciło. Dla porównania HamKam 24-25 bilans goli. 9 lokata. No Bodo jest po prostu zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o takie mecze w lidze norweskiej z ekipami, które nie prezentują najwyższej dyspozycji, która pozwala walczyć gdzieś tam o cele mistrzowskie, nie? No po prostu są faworytem i tyle. I mamy sklejkę na ten fantastyczny w tym sezonie Sporting. Dlaczego mówię fantastyczny? No bo są fantastyczni, po prostu. Piąta kolejka to jest, w czterech kolejkach, słuchajcie, Sporting, no zaczął niesamowicie rozgrywki. 4 mecze, 4 zwycięstwa i to naprawdę w fantastycznym stylu. W ostatniej kolejce ograli Porto 2-0. W czterech meczach strzelili 16 goli, stracili 2. Dzisiaj grają z ekipą, która w czterech meczach strzeliła 2 gole, straciła 5. O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy, nie? Mamy zwycięstwo Sportingu. Mamy over 2,5 goli i Sporting do przerwy. Więc jest mocna skleja pod Sporting. Oczywiście ten kurs też napędza zakład połówkowy, że Sporting ma do przerwy prowadzić. Ale mi się podoba ten kupon. Podoba mi się wszystko, co jest pod Sporting. Dzisiaj podoba mi się doklejka na Bodo, no bo to powinna być formalność i to może być fajny profit od Wojtasa, nie? Dwa kupony i tasiemka. Jeden z tych dwóch kuponów jest od Dawida. 2 na 4 trafione.
zrobione 936 profitu z tych dwóch trafionych kuponów w stosunku do dwóch nietrafionych. 600 zł na stawce dzisiaj. Jest Motor z remisem i over 1,5 gola. Motor Lublin grający z Górnikiem Zabrze na własnym terenie. Ósma kolejka Ekstraklasy. Ekipy, które na razie grają podobnie. Punktują w stosunku Motor 6 meczów 6 punktów. Górnik 7 meczów 8 punktów. No generalnie więcej Górnik strzela, więcej traci, bo to jest 9-11 do 5-8. No ale tutaj pewnie czutka jakaś, nie? Też powiedzmy atut własnego boiska, Motor z podpórą i over 1,5 gola. I mamy bardzo ciekawego superbetsa na ten mecz Borussii Dortmund z Heidenheim. Generalnie podobają mi się ostatnio te superbetsy. Czasem się pojawiały, że BVB będzie prowadziło w dowolnym momencie meczu i że BVB strzeli gola w pierwszej połowie. Ja zawsze to tłumaczę tak, że pierwsza połowa kończy się wynikiem 1-0 dla BVB i to jest zielone, nie? Bo prowadzą w dowolnym momencie meczu i strzelają gola w pierwszej połowie. Proste? Proste. 600 zł na 1554 od Dawida, proszę bardzo. Ostatni kupon przed tą tasiemką jest od Piotra. 7 razy typowane, 4 razy trafiane. 2739, grubo grane bez rozbicia, bo oczywiście takie kupony też muszą się zdarzać. 1500 zł na 5247. A, jest ten fajny mecz Belgii. Dender Standard Liège jest proponowany BTTS po bardzo fajnym kursie. W momencie nagrywania filmu, gdzieś tam przed rozpoczęciem siódmej kolejki, można powiedzieć, Dender, uwaga, jest liderem. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest Beniaminek Ligi Belgijskiej. Oni w zeszłym sezonie grali na zapleczu. Na razie radzą sobie świetnie. 6 meczów, 3 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka, 12-8 w golach. I właśnie to 12-8 w golach, zapamiętajcie. Standard Liège, ubogie w gole. Dlatego kurs na BTTS-a jest tutaj fajny. Standard Liège w 6 meczach zajmują 10. lokatę teraz. Strzelili tylko 2 gole. Bardzo mało. Stracili tylko 3 gole. Bardzo mało. Jest propozycja na BTTS-a i sklejka na drugą Bundesligę. 2 razy over 1,5 i 2 razy rzuty rożne. W meczach, słuchajcie, które dzisiaj w drugiej Bundeslidze są. Karlsruhe, Schalke, Münster, Paderborn. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, Karlsruhe 7-10-11, Rogali 9-13-8, jeżeli chodzi o Schalke, Münster 17-6-13 i jeżeli chodzi o Paderborn, przepraszam, 8-14-13, druga Bundesliga overowa w rzuty rożne. Tutaj mamy za 1500 zł proponowane 5247. Mocno. No i słuchajcie, robię sobie tą taśmę weekendową, robię sobie challenge to nie, ale eksperyment. Faworytów zagrałem za 80 zł, za 90 nawet. Pod dodatkowy podatek 90 zł na 2103. W Betfanie sobie huknąłem, słuchajcie. Z soboty i z niedzieli ekipy, które są no faworytami w swoich meczach. Nie wybrałem wszystkich faworytów, kilku odrzuciłem. Tych, którzy mi się nie podobali. I z soboty mam tak, słuchajcie. Zwycięstwo Brighton z Ipswich na własnym terenie. Zwycięstwo Aston Villa z Evertonem na własnym terenie. Tu najtrudniejszy faworyt. Zwycięstwo Realu Madryt z Realem Sociedad na wyjeździe, ale Mekambe się odblokował, będzie strzelał. Zwycięstwo Milanu z Wenecją u siebie, zwycięstwo Lipska z Unionem u siebie, zwycięstwo mam, proszę Ciebie, Bayernu Monachium z Kolonią na wyjeździe i teraz z niedzieli, jakoś Wam wrzucam naprzemiennie te screeny, bo nie zmieści się wszystko naraz. Z niedzieli mam zwycięstwo Barcelony na wyjeździe z Gironą, z niedzieli mam zwycięstwo Atletico Madryt z Walencją na własnym terenie, z niedzieli mam zwycięstwo Interu z Moncą i to tyle. Ile typów? 9 typów. 90 zł sobie na to rzuciłem. Nie jakoś dużo, a będę sobie śledził i też na transmisjach live z Wami o tym kuponie pogadam, więc robię sobie content pod live'y. Wiesz, o co chodzi. Więc tutaj ode mnie faworyci. Robimy eksperyment, czy faworyci weekendowi oddadzą. Może za tydzień znowu tak zrobimy i za 2 tygodnie znowu, a potem znowu i znowu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj i o taśmę za 90 zł, to by było na tyle. Przypominam Ci na koniec, że 250 zł dostaniesz dzisiaj od Betfana, jeżeli Borussia Dortmund wygra swoje spotkanie. No, z Heidenheim. I to jest promocja dla każdego nowego gracza, który konta w Betfanie nie ma. Konto można założyć sobie z linku, dedykowanego linku pod tą promocję, linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz konto, akceptujesz zgody marketingowe, wpłacasz dokładnie 25 zł, więc powiedzmy, że dokładnie 25 zł musisz na to poświęcić, na tą promocję. I za dokładnie 25 zł grasz obojętnie jaki kupon z jednym, jakimkolwiek zdarzeniem z meczu Borussia Dortmund-Heidenheim. Kurs minimum 2-0, rozliczony dzisiaj do północy, przykładowy kupon na ekranie. I jeżeli Borussia wygra, to Ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 250 zł free beta. No git temat. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem. Ja za dzisiaj dziękuję. Uśmiechu na twarzy, dobrego dzionka. Jeżeli macie coś pograne, niech się zieleni. Pozdro, siema i do jutra.